Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Horizon Forbidden West. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i kontynuujemy. Beta! Gdzie ja jestem? A, już nie śpisz. Mocno oberwałaś podczas ataku Gerarda. Podejrzewam, że wciąż musisz odczuwać ból. Zapewniam, jesteśmy bezpieczne. Nikt nas nie odkryje. Mówisz o pozostałych Zenitach. Ty pewnie jesteś Tilda. Nie byłam pewna, czy... Beta ci o mnie opowie. Gdzie ona jest? Żyje. I choć chciałaby być gdzie indziej, nic jej nie zagraża. Oczywiście omówimy jej sprowadzenie, jak tylko poczujesz się nieco lepiej. Gdy będziesz gotowa, wejdź schodami. Tam się spotkamy. Ja tymczasem przygotuję śniadanie. Śniadanie? Dobra. To, co pozostało. Dobra, ale gdzie my w ogóle jesteśmy? O kurde. To mnie zaszokowali teraz troszeczkę. Ale mamy 5 punktów umiejętności, więc wydajmy sobie na przedostatni punkcik umiejętności w tym drzewku. Zostanie nam już tylko ocalała. Fajne jakieś sploty tu dostaliśmy. Okej. Jak my jesteśmy tu z postępem? 81%, dobra. Okej. Baza cały czas istnieje. No dobra. Teraz chyba mamy w ogóle dominację tych. Latających jakiś ptak, tych maszyn, przepraszam, nie do ptaków. Do czego to służyło? Czy to był jakiś bunkier? Co to jest? Kilka dzieł z mojej kolekcji, które zostały tu ukryte przed moją wyprawą w kosmos. Rozejrzyj się, jeśli chcesz. Ciekawią mnie twoje wrażenia. Mój przyjaciel nie żyje. Beta i Gaja przepadły. A ty chcesz, żebym oglądała stare obrazy? Nie odrzucaj tak szybko przyjemności, która płynie z obcowania ze sztuką. Ani nowych obserwacji, które niesie. Chyba obejrzałem, no. Będę już się wracał. Zachwycające, prawda? Obrazy nie są jedynymi dziełami złotej ery mojego narodu. Już koniec? Mam ważniejsze sprawy na głowie. Obie mamy. Bardzo wiele próbujemy ocalić. Nie można umniejszać wartości tej krypty. Nie ma nic złego w delektowaniu się tymi skarbami jeszcze przez chwilę. Możesz też iść na górę, żebyśmy zajęły się pracą. Wybieraj. Dobra, to mi jebać dzieła sztuki. Jeszcze w grze. No, poza tym chyba spojrzałem na wszystkie, tylko gra tego nie zanotowała. Tu jesteś. Już ci lepiej? Jak nas znalazłaś? W kotle? I co zrobiłaś reszcie, zanim odpłynęłam? Od razu do rzeczy.
Powiem tylko tyle, że cały czas uważnie obserwujemy Hefajstosa. W końcu będzie nam potrzebny. Twój podstęp nas nie zwiódł, a co do mojego triku, to było przeciążenie zmysłów z towarzyszącym wyładowaniem energii. Gerard i Eric stracili orientację na moment z uwagi na tarczę, ale byłaś nieprzytomna, jak cię wyciągałam. Może śniadanie postawi cię na nogi? To był twój dom. Ten, który odtworzyłaś dla Bety. We wspólnym kanale danych. Spostrzegawcza jesteś. Proszę, tędy. Po wszystkim, co twoi ludzie zrobili, mam od tak sobie siedzieć i gadać z tobą? To nie moi ludzie. Nigdy nimi nie byli, a zwłaszcza teraz. Odleciałaś z nimi w kosmos. A potem żyłaś tam 1000 lat, zanim wróciliście. Więc skąd ta nagła zmiana frontu? To dzięki temu. Mój stary fokus. Naprawiłaś go. To znaczy, że widziałaś niewiarygodne rzeczy. Przez zaledwie 2 dekady tyle osiągnęłaś. A ja mam 1000 lat i nawet się nie zbliżyłam. Nie chciałam naruszyć twojej prywatności, ale musiałam, żeby cię zrozumieć, żeby mnie oświeciło. Naprawdę masz ducha Elizabeth. Jej energię, jej poczucie misji, jej niezłomność. Zawstydziło mnie to ze względu na moich towarzyszy. Teraz już wiem i chciałabym ci pomóc. Nawet w powstrzymaniu swoich kumpli? Zwłaszcza w tym. Proszę, usiądź. Tak. Tak lepiej. Więc musimy odzyskać Betę i Gaję za wszelką cenę. Podejrzewam, że już wiesz, że Gerard chciałby użyć Gai do restartu biosfery Ziemi. Przebudowania jej w sposób, który służyłby wyłącznie nam, nieśmiertelnym. Ten proces zabije całe życie na planecie. Nazywa to czystą instalacją. Nie, jeśli go powstrzymam. My powstrzymamy. A kiedy on i pozostali znikną, możemy razem popracować nad marzeniami Elizabeth. Beta pewnie wspominała, że na pokładzie statku mamy wersję bazy danych Apollo. Kompletną kolekcję ludzkiej wiedzy. Z nią i z Gają możemy zrobić wszystko, czego chciała Liz. Uleczyć biosferę, edukować lud tego świata, poprawić byt. Stworzyć świat jej marzeń. Nie rozpędzajmy się tak. Z tego, co wiem, twoich przyjaciół nie da się pokonać. Nie nazywaj ich, proszę, moimi przyjaciółmi. To akurat nieprawda. Ponieważ twój przyjaciel znalazł sposób na wygraną. Silence. Jaki pracowity. Stworzył armię dość silną, by włamać się do ukochanej bazy Gerarda. Ta. Regala i jej banda. Nawet teraz szykuje się do wymarszu na stolicę Tenaktów. Kiedy zwycięży, będzie miała pod kontrolą całe plemię. Setki wojowników i maszyn, których rzuci na bazę. Oszukano ją, na pewno wszyscy zginą. Ale wystarczy do złamania obrony Gerarda, żeby Silence mógł go zabić. Razem z pozostałymi. Dzięki nowej broni, którą opracował. Tak. Opanował sposób na obejście osłon. To naprawdę wyjątkowy człowiek. Zaplanował wszystko. Oprócz ciebie i mnie.
Widzisz, gdy jego armia będzie niszczyć drzwi Gerarda, ty i ja zakradniemy się od tyłu. Tylko mi znaną drogą. Gdy Silence i moi przyjaciele będą zajęci walką ze sobą, odbijemy Betę i Gaję. Mówiłam, że chcę pomóc. Naprawdę. Mój stary fokus. Jak go znalazłaś i naprawiłaś? Kiedy spotkaliśmy cię nieopodal kompleksu Hadesa, Gerard uznał, że jesteś niepotrzebna, ale ja wiedziałam. Jesteś objawieniem, Aloy. Po tym, jak udało ci się uciec, swoją drogą brawo. Gerard i Eric, myśląc, że nie żyjesz, wstrzymali pogoń. Ja nie byłam pewna. Podczas gdy inni byli zajęci, ja wróciłam do labu i szukałam twoich śladów. To wtedy znalazłam ten skarb. Niełatwo było go naprawić, ale opłaciło się. A kiedy ujrzałam twoje życie, byłaś jak barwna plama na starym płótnie. Jak lis, tylko bardziej. Pokazałaś to pozostałym? Jasne, że nie. Twoje czyny sprawiły, że się im przeciwstawiłam. Warto tu dodać, że gdybym go nie znalazła i nie obejrzała nagrania, nie wiedziałabym, że trzeba cię ratować z kotła. Zginęłabyś. Więc mam być wdzięczna? Jeśli chcesz. Czyli wiesz o mnie wszystko. Pora na ciebie. Co chciałabyś wiedzieć? Cóż. Zacznijmy od życia na ziemi. Gdy miałam 8 lat, terroryści zalali nasze miasto. Tysiące utonęło, w tym moi rodzice. Byłam jedną z niewielu ocalałych. Wysłano mnie do szkoły z internatem. Wśród rówieśników byłam odmieńcem, sierotą, której unikali. A to przez okoliczności, na które nie miałam wpływu. A, jesteśmy jak dwie krople wody. A nie? Byłaś wyrzutkiem. Ale i tak udało ci się osiągnąć swoje cele. Mnie również. Wyszłam z otchłani i wykorzystałam rozum, by zbudować fortunę. Najpierw była analiza techniczna dzieł sztuki i wykrywanie fałszerstw. Wówczas dało się na tym nieźle zarobić. Ale jak się okazało, moje oprogramowanie bardziej przydało się kontrwywiadowi. Stąd jest już tylko krok do zbierania ważnych danych wywiadowczych na własną rękę. Byłaś szpiegiem? Raczej osobą, do której można było się udać po informacje. Musiałam pozostać anonimowa, żeby chronić swoją prywatność. Ale mimo tej całej anonimowości, odległy Zenit i tak mnie odszukał. Co się stało po kontakcie z Zenitami? Malowali niezwykle atrakcyjną wizję naszej przyszłości, w której nie boimy się chorób i śmierci, w której ludzkość eksploruje najdalsze gwiazdy i kwitnie. Dopiero później zrozumiałam, że planowali zapewnić taką przyszłość jedynie potężnym i bogatym. Kiedy to sobie uświadomiłam, pętla się zacisnęła, maszyny Faro zaczęły już pożerać planetę. Więc przyjęłam zaproszenie Zenitu i weszłam na pokład Odysei. Chciałam, by Lis leciała, ale miała nieco inne plany, jak wiesz. Czyli dowiedziałaś się, że Zenici to potwory, kiedy było już za późno? Niektórzy faktycznie byli, z pewnością. Ale dopiero po opuszczeniu planety dostrzegłam ich prawdziwe, chciwe oblicze. Ja byłam zwyczajnie wdzięczna, że żyję, ale niektórzy dostali obsesji w związku z perspektywą nieśmiertelności. Zbudowali kolonie, gdzie maszyny zaspokajały wszystkie ich potrzeby i dowolnym wspomnieniem czy fantazją można było delektować się w wirtualnej rzeczywistości. To nie było życie. To było ogłupiające, niekończąca się stagnacja. Mijały dekady, chowałam się coraz bardziej. Znów samotna.
ale tym razem miałam wieczność na przemyślenia. Do dnia, aż spotkałam ciebie. Otrzymałam wtedy drugą szansę. Szansę na co? By ci pomóc, oczywiście. Żeby spełnić marzenie Lis, które nie różni się od pierwotnej wizji odległego zenitu. Lepszej przyszłości dla ludzkości. Powiedziałaś, że Becie nic nie grozi, więc co z nią zrobią zenici? Zagonią do pracy. Dołączenia Hefajstosa z Gają. To czasochłonne zadanie, jak pewnie wiesz. Zmuszą ją, jeśli będzie trzeba. Ale nic jej nie grozi, tylko ona umie to zrobić. Ponieważ tacy jak ty zrobili z niej narzędzie. To pomysł Gerarda, nie mój. Pozostali zawsze podejrzliwie patrzyli na wszelkie przejawy mojej sympatii wobec niej. Dlatego stworzyłam kanał danych. Przestrzeń, w której mogłyśmy rozmawiać. Ten kanał, w którym rozmawiałaś z Betą. Pozostali zenici nigdy go nie odkryli. Gerard uważa, że jest najsprytniejszy z nas. Nawet po 1000 lat wciąż nie pojmuje, że mogę go przechytrzyć. Ten kanał pozwalał na kontakt z Betą z dala od podejrzliwych spojrzeń. Dał nam szansę na bycie sobą. Aż całkowicie się odcięłaś. Tak. Załamało mnie to. Bałam się, że nasze spotkania zrobią jej więcej krzywdy niż pożytku. Z jej perspektywy porzuciłaś ją. Bałam się, że to odkryją i ją ukarzą. Nie mogła już liczyć na komfort przyjaźni, ale przynajmniej była bezpieczna. Zdaję sobie sprawę, jak to brzmi, ale uwierz, jej dobro zawsze było dla mnie najważniejsze. Dlaczego twój kanał danych wygląda jak ten dom? Zbudowałam ten dom, by przetrwał każde możliwe zawirowanie. Bezpieczne miejsce. Nie tylko dla mnie, ale dla ukrytej niżej sztuki. Zabytki kultury nieocenionej wartości. Wiele z największych osiągnięć ludzkiej cywilizacji. A Beta miała je zobaczyć. Tak. Jej wychowanie było zimne, techniczne. Myślałam, że gdy doświadczy Vermeera i Rembrandta, wniesie to w jej życie coś innego. Dziedzictwo tak samo ważne jak informacje naukowe i techniczne, które wbijano jej do głowy. Żałuję, że musiałam zerwać kontakt, ale nie będę żałować, że tam mieszkałyśmy. Potrzebowała schronienia bardziej niż ja. Beta powiedziała, że kolonię zniszczono. Że wróciliście tu, bo nie było innego miejsca. To prawda. Kiedy osiągnęliśmy nasz cel, planetę w układzie Syriusza, przez 10 lata budowaliśmy dom. Ziemskie warunki fizyczne, ograniczenie śmiertelności zniknęły. Pomyśleć, ile mogliśmy z tym zrobić. To mogła być utopia. Zamiast tego trwaliśmy w stagnacji, oddając się przyjemnościom i technologicznym iluzjom. Trzeba było kataklizmu, by w końcu wyrwać nas z tego stuporu. Co się stało? Wielka katastrofa geologiczna. Wiedzieliśmy o niestabilności jądra planety, ale nie doceniliśmy go. Zanim się zorientowaliśmy, było zdecydowanie za późno. Tylko kilkoro z nas zdążyło uciec. Wzięliśmy kurs na Ziemię. Jedyną bezpieczną przystań, jaka została. Którą chcieliście uczynić niebezpieczną dla całej reszty. Nie ja. Gerard. Uważa, że lepiej jest wyczyścić całe płótno, niż zamalować smugi. Żadnych prymitywnych plemion, żadnych maszyn bojowych, tylko czysta tablica, na której zrobi co zechce. Ale go powstrzymamy. Musimy jedynie dostać się do bazy. Jak w ogóle planujesz się dostać do bazy zenitów? Wykorzystamy lekcję, którą otrzymałam w młodości. Zawsze pamiętaj, gdzie jest wyjście. Czyli miejsce, gdzie nowa budowla Gerarda styka się ze starym fundamentem. Przejście, do którego tylko ja mam dostęp. Kiedy Silence rzuci wszystkie swoje siły na bazę, skorzystamy z tego wejścia, omijając pole bitwy.
Dzięki temu będziemy mieli dość czasu, żeby wyciągnąć stamtąd Betę i Gaję. Jak wejdziemy do środka, gdzie będą Beta i Gaja? Tu, w centrum dowodzenia. Do tego czasu Gaja będzie już połączona ze wszystkimi funkcjami podrzędnymi, w tym z Hefajstosem. A co z kopią Alfa Apolla z waszego statku? To kwestia odtworzenia, po tym jak zajmiemy się resztą. Kiedy nam się uda, będziemy mieć wszystko, żeby odtworzyć ten świat. Skąd wiesz o planach Silensa? Nie tylko on zna się na szpiegowaniu. Zhakowałaś jego fokus? No, to jest zbyt ostrożne. Ale jego podwładni... Nie bardzo. Podarował fokusy ludziom z jakiegoś plemienia. Synom Prometeusza? Współpracują z Regalą. Podsłuchując ich fokusy, poznałam większość jego planów. Rozprowadzaniu techniki dominującej, zbrojeniu buntowników i o pakcie z Regalą w sprawie ataku na bazę Gerarda. Ale jak skonstruował broń, która wyłącza wasze tarcze? To jedyna rzecz, której nie odkryłam, ale jakkolwiek tego dokonał, na pewno zadziała. To i armia Tenaktów dadzą mu pewne zwycięstwo. Jaka szkoda, że się zawiedzie. Regale interesuje wyłącznie zabicie Hekaro i prowadzenie wojny Skardża. Co może zyskać, atakując Zenitów? Taka jest cena każdej wojny. Bez możliwości dominowania maszyn, jej mały bunt wysechłby na pustyni. Więc ułożyła się z synami Prometeusza. Maszyny, które pomogą jej obalić Hekaro. W zamian za atak na bazę. Powodowana dumą łudzi się, że naprawdę mogłaby przetrwać taką bitwę. I to nie wiedząc, komu naprawdę podlegają synowie Prometeusza. Nic nie mogę poradzić na fakt, że Silence nie potrafi cię docenić. To właśnie pozwoli nam wyciągnąć Betę i Gaję wprost z jego łap. Zaś setki Tenaktów zginą na zewnątrz. Więc znałaś Elizabeth? Jaka ona była? Elizabeth, wszystko czym była, widzę w tobie. I więcej. Twój spryt, twoja determinacja, twoja moralność stałaś się uosobieniem najlepszych cech, które posiadała. Nie pytam o siebie. Powiedz o Elizabeth. Jaka była naprawdę? Szczerze mówiąc, nie potrafiłabym odpowiedzieć. Przez cały czas, który z nią spędziłam, część siebie zamykała na klucz. Tak było, odkąd ją poznałam. Więc kiedy poznałaś Elizabeth, była jaka? Chłodna? Wycofana? Nie wycofana. Nie zupełnie. To było w Paryżu, na sympozjum o uczeniu maszynowym. Wówczas bardzo drażliwy temat. Ponieważ regulatorzy właśnie zaczynali kontrolować sztuczną inteligencję. Liz występowała na ważnej prelekcji. Już zdobyła uznanie za pracę w dziedzinie zautomatyzowanej rekultywacji środowiska. W swoim wystąpieniu zaprezentowała publiczności kolejny krok. Sterowany przez SI system, który nie działałby według programu, ale sam przejąłby odpowiedzialność za sferę swego oddziaływania. Żeby dbać o życie, a nie słuchać rozkazów. Rewolucyjna myśl. Byłam zafascynowana. I od dawna chciałam ją spotkać. Obserwowałam ją po wystąpieniu. W jej słowach był taki autorytet, taka empatia. Ale potem się wycofała. Czuła się niekomfortowo z tymi wszystkimi admiratorami. Zupełnie jakby przemówienie wiele ją kosztowało. Nie chciałam być upierdliwa, więc planowałam ostrożnie. Powiedz, jak do niej podeszłaś po tym wszystkim? Wybrałam dobry moment. Dzień później, jak tylko pojawiła się na konferencji, właśnie piła kawę. Była w pełni wypoczęta.
Widać, że doskonale przygotowała się na zalew pytań swoich kolegów. Spytałam, czy się przejdziemy. Potem zadałam pytanie o wykład. Myślałam, że inteligentne. Uświadomiła mi, że jednak nie. Ale była bardzo miła. Zupełnie jakbyśmy się już wcześniej znały. Tak naprawdę dopiero w połowie rozmowy zorientowałam się, że ona dobrze wie, kim jestem. To był ogromny szok. Zajmowałam się handlem tajemnicami, dlatego starałam się ze wszystkich sił pozostać anonimowa. Taka właśnie była. Zawsze jeden krok przed tobą. Pierwsze spotkanie okazało się metaforą naszej przyjaźni. Zawsze czułam, że zna mnie dużo lepiej niż ja ją. Znałam to uczucie. Najpierw Val, teraz Hekaro i Tenaktowie. Twój plan skazałby całe plemię na śmierć. Musi być inny sposób. Faktycznie. Jesteśmy w rozpaczliwej sytuacji, ale zapewniam cię, że nie ma. Pamiętaj nowy świt. Poświęcenie Elizabeth. Czasami wielu musi umrzeć, by wyrósł nowy świat. Gdy coś się staje niemożliwe, spójrz głębiej. Czekaj. Kanał danych. Wciąż istnieje, prawda? Musisz go otworzyć. Porozmawiam z Betą. Niemożliwe. Możemy zostać wykryte. Warto spróbować. Istnieje sposób, w którym Tenaktowie przeżyją. Ale my nie. Jeśli pozostali... Jeśli chcesz pomóc, otwórz go. Co oni jej robią? Wirtualnie indukowana dysocjacja. Ręczne łączenie Hefajstosa wymagać będzie długich godzin żmudnego mikrozarządzania zasobami. Jeśli odmówi pracy, uruchomią symulację, by wywołać uczucia izolacji i rozpaczy. Beto, słyszysz mnie? Ty żyjesz. Obserwują mnie. Nie uda mi się długo utrzymać tej projekcji. Trzeba było mnie zabić. Nie. Nie, słuchaj. Przyjdę po ciebie. Obiecuję, dobrze? Tylko wytrzymaj jeszcze trochę i pracuj nad połączeniem. Myślę, że da się to zrobić. Odezwę się trochę później. Wytrzymasz? Dopóki wierzę, że przyjdziesz po mnie, wytrzymam wszystko. Dobrze. Zrobiłam, o co prosiłaś. Czas, żebyś mi powiedziała, co planujesz. Wyprowadzę armię Silence'a gdzie indziej. Nie są ważni. Liczy się tylko broń, która wyłącza tarczę. A jak proponujesz ją zdobyć? Ładnie poprosisz? Bez Regali i jej bandy nie będzie miał wyboru. Zostaniemy tylko my. W jakim konkretnie sensie? Co jej powiedziałaś? To... Sprawa moja i mojej siostry.
Pozostaniemy jedyną opcją Silence'a na atak. Resztę powiem później. Ale najpierw mam kilka rzeczy do zrobienia. O! A jakich to rzeczy? Muszę pochować przyjaciela. Potem udam się do Gemini i użyję obejścia od Bety, żeby położyć kres buntowi. Z powietrza. Czekaj. Skoro tak nalegasz na samodzielne działanie, to wiem coś, co naprawdę pomoże ci wywrzeć wrażenie u tenaktów. Horusy, dawne tytany, wciąż mają elektromagnetyczne ogniwa w swoim arsenale. Rzuć jedno na armię Regali, a będą mieli sporą niespodziankę. Więc idź i rób, co musisz. Przyjdę do twojej bazy, o ile nakłonisz Silence'a do rozmów. Nie jeśli. Kiedy? No dobra, i tym akcentem zakończymy ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Dużo sobie nie pogadałem, ale przynajmniej się fajnie oglądało. Miłego popołudnia. Cześć.